Cześć, witajcie w nowym filmie. Niedźwiedź jest często postrzegany jako jeden z największych drapieżników na świecie. Dzięki imponującej posturze i ostrym pazurom, niedźwiedzie są niesamowitą siłą w dziczy. Ale czasami zdarzają się chwile, kiedy nawet te imponujące zwierzęta napotykają niewłaściwego przeciwnika. Dziś pokażemy Ci 15 takich momentów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15. Środowisko arktyczne jest surowe i bezlitosne i jest siedliskiem jednych z najsilniejszych stworzeń na Ziemi. Wśród nich są niedźwiedź polarny i mors. Dwa zwierzęta o bardzo różnych kształtach ciała, rozmiarach i osobowościach. Niedźwiedzie polarne są największymi drapieżnikami. Chodzą na czterech łapach, mogą ważyć do 1300 kg i dorastać do ponad 2 metrów. Mają masywne łapy z pazurami, które mogą rozrywać mięso i kości, co czyni je niezwykle niebezpiecznymi drapieżnikami. Z kolei morsy to półwodne ssaki z długimi kłami i płetwami. Ważą ponad 1500 kg i mogą dorastać do 3,5 metra długości. Tworzą duże grupy społeczne i mają niesamowitą obronę dzięki swojej grubej skórze i rozmiarom, co czyni je mniej podatnymi na ataki naturalnych wrogów. Zaskakujące jest jednak to, że pomimo wielkości i siły niedźwiedzia polarnego, jest on bezradny wobec tej grupy morsów. Chociaż niedźwiedzie polarne są potężnymi drapieżnikami i są w stanie złapać ofiarę znacznie większą od siebie, walka z morsem nie jest łatwym zadaniem. Morsy potrafią się dobrze bronić swoimi ogromnymi kłami. Numer 14. Jest mało prawdopodobne, aby afrykański lew i niedźwiedź grizzly kiedykolwiek spotkali się na wolności. Niedźwiedzie grizzly mogą ważyć prawie dwa razy więcej niż lwy afrykańskie, więc mogą przyjąć więcej obrażeń. Jednak lwy są szybsze na krótkich dystansach, więc najlepszą opcją byłaby ucieczka. Ale na tym filmie niedźwiedź zdołał rzucić wyzwanie pozornie najpotężniejszemu lwu na świecie. Główne różnice między tymi największymi drapieżnikami można znaleźć w ich wielkości i metodach polowania. Niedźwiedzie grizzly są większe od lwów, ważą do 315 kg, mierzą do 3 metrów długości i mają 1,40 m wysokości. Z drugiej strony, lwy ważą około 250 kg, mają około 1,20 m wysokości i mogą dorastać do 2,5 m długości. Są drapieżnikami zasadzkowymi, które zabijają swoje ofiary, podczas gdy niedźwiedzie grizzly są drapieżnikami oportunistycznymi, które nagle przytłaczają swoje ofiary. Lwy bronią się, grupując się z innymi w stada, co może odstraszyć większość innych dużych drapieżników. Nie wyjaśnia to jednak, ile ciosów przyjął ten lew, podczas gdy niedźwiedzie grizzly zazwyczaj prowadzą samotniczy tryb życia. Czasami mogą gromadzić się z innymi niedźwiedziami. Numer 13. Na początku można by pomyśleć, że amerykański borsuk nie ma szans w starciu ze znacznie większym niedźwiedziem. Ale w tej sytuacji bylibyście w błędzie. Mamy do czynienia z dwoma drapieżnikami. Cóż, niedźwiedzie są wszystkożerne, ale jedzą niewiele mięsa. Amerykańskie borsuki są mięsożercami i żywią się głównie małymi ssakami, takimi jak myszy, wiewiórki, krety, świstaki, pieski preriowe i szczury. Te nocne i samotne zwierzęta są wyjątkowo biegłe w kopaniu i mogą bez wysiłku drążyć tunele w różnych rodzajach gleby. Budują swoje nory, aby ścigać zdobycz i spać. Można więc śmiało powiedzieć, że są zbudowane od stóp do głów, aby przetrwać i dobrze się rozwijać. Tymczasem niedźwiedzie są uważane za jedne z najtwardszych ssaków w całym swoim rozległym zasięgu. Z drugiej strony, borsuk amerykański znany jest ze swojej odwagi w konfrontacji z innymi stworzeniami w celu zdobycia pożywienia lub terytorium. Najbardziej zauważalne różnice między niedźwiedziami grizzly i borsukami dotyczą ich wielkości i taktyki ataku. Podczas gdy borsuki używają wyłącznie zębów do ataków, niedźwiedzie stosują wszechstronne strategie, w tym pazury, ugryzienia, potrząśnięcia i machnięcia, znane jako okaleczanie. Borsuki mają jednak grubą skórę, która pomaga im wytrzymać ataki innych zwierząt. Mają również zdolność przyciskania się przez małe przestrzenie i emitują piżmo, aby odstraszyć drapieżniki. Chociaż borsuki mają stosunkowo małe zęby, rekompensują to intensywną agresją i dużą siłą gryzienia. Numer 12.
Jeśli chodzi o walkę między niedźwiedziem a kotem domowym, można by pomyśleć, że niedźwiedź wyłoni się jako zwycięzca. Okazuje się jednak, że ten kot wcale nie boi się niedźwiedzia. W rzeczywistości niedźwiedzie zwykle unikają kotów, gdy się z nimi spotykają. Ale dlaczego tak się dzieje? W tym filmie kot domowy nawet goni dużego niedźwiedzia na drzewie. Pomimo tego, że jest znacznie mniejszy od niedźwiedzia, wydaje się, że kot się go nie boi. Uważa się, że niedźwiedzie boją się kotów, ponieważ często przegrywają walki z dużymi, dzikimi kotami. Filmy tak jak ten pokazują, że koty są bardzo odważne w obronie przed znacznie większymi zwierzętami. Koty są często szybsze, zwinniejsze, a także bardziej nieprzewidywalne. Istnieje nawet film przedstawiający kota domowego przeganiającego krokodyla. Koty wiedzą, jak robić dużo hałasu i wydawać się większymi niż są, aby odstraszyć niedźwiedzia. Fakt, że koty wydają się być nieustraszone, może sprawić, że niedźwiedzie będą ostrożne. Pomimo udomowienia, współczesne koty nadal mają wiele instynktów swoich dzikich przodków, w tym silną reakcję walki lub ucieczki, gdy są zagrożone. W konfrontacji z niedźwiedziem niektóre koty nie cofną się i stawią czoła znacznie większemu zwierzęciu, sycząc, warcząc, a nawet machając na niego. Niedźwiedzie nie są przyzwyczajone do małych stworzeń, które walczą tak zaciekle, ani do zwierząt, które poruszają się tak szybko i nieprzewidywalnie jak koty. Numer 11. Kiedy myślimy o jeleniach, często wyobrażamy sobie łagodne i bezbronne stworzenia, które widzimy w filmach takich jak Bambi. Okazuje się jednak, że przez lata jelenie rozwinęły imponujące instynkty przetrwania. Muszą to zrobić, ponieważ zwierzęta te na wolności napotykają różne zagrożenia, w tym wilki, kojoty, pumy i niedźwiedzie. Chociaż większość jeleni jest skłonna do ucieczki w obliczu niebezpieczeństwa, nie oznacza to, że nie są w stanie podjąć walki. Wystarczy spojrzeć na ten film, na którym niedźwiedź próbuje zaatakować jelenia i zamiast tego zostaje pobity. Oprócz imponującej szybkości i zwinności, jelenie mają również tendencję do wykorzystywania swojego dużego poroża i potężnych kopyt do obrony przed drapieżnikami. W miesiącach zimowych jelenie często podróżują w stadach dla dodatkowej ochrony. To instynktowne zachowanie pomaga im chronić się przed drapieżnikami, które są mniej skłonne do atakowania dużych grup zwierząt. Co ciekawe, zaobserwowano również, że jelenie stosują różne taktyki behawioralne, aby uniknąć zauważenia przez drapieżniki. Na przykład mogą zagnieździć się w gęstych zaroślach, pozostać blisko źródeł wody, a nawet zmienić swoje nawyki żywieniowe, aby zmniejszyć swoją widoczność i zapach. Pomimo pozornie łagodnego charakteru, jelenie wyraźnie rozwinęły zestaw umiejętności przetrwania, które pomagają im przetrwać na wolności. Od potężnego poroża po szybkie ucieczki, zwierzęta te mają do dyspozycji szereg taktyk, aby pozostać o krok przed drapieżnikami. Numer 10. Do tej pory widzieliśmy przeciwników, którzy tak naprawdę nie byli tego samego rozmiaru co niedźwiedź. Ale co jeśli istnieje zwierzę, które może dorównać wadze niedźwiedzia? Na tym filmie widać, że zaciekły, groźny i ciągły ryk pumy sprawia, że niedźwiedź się odwraca. Atak pumy może przestraszyć niedźwiedzia na tyle, że odwróci on ogon i spróbuje uciec. Nie ma jednak nic silniejszego niż miłość matki. Kiedy niedźwiedź próbował nękać młode pumy, osaczyła go i zagoniła na drzewo. W innej sytuacji niedźwiedź wspiął się na drzewo nie raz, ale dwa razy, aby uciec przed pumą. Oba zwierzęta mogą bać się siebie nawzajem, ale puma w tych filmach wydaje się mieć przewagę. Jednak sposób, w jaki niedźwiedź wygina plec przed atakiem, jest onieśmielający. W naturze niedźwiedzie i pumy to dwa potężne drapieżniki, które stosują różne strategie obrony i łapania zdobyczy. Podczas gdy niedźwiedzie mają przewagę w wielkości i szybkości, pumy wykorzystują swój zastraszający ryk, agresywność i względne rozmiary. W przeciwieństwie do niedźwiedzi, które używają brutalnej siły do złapania ofiary, pumy są łowcami z zasadzki, które śledzą i badają swój cel przed uderzeniem. Pozwala to pumom zaskoczyć niedźwiedzia, pomimo przewagi wielkości. Numer 9. W tym filmie jesteśmy świadkami niezwykłych instynktów obronnych psa rasy Kangal, który odważnie stawia czoła groźnemu niedźwiedziowi. Kangale od wieku wykorzystywane przez pasterzy znane są ze swojej muskularnej budowy i atletycznych umiejętności. Wiadomo, że nawet najmniejsze rasy psów odstraszają niedźwiedzie,
ponieważ niedźwiedzie mają wrodzony strach przed nieznanymi stworzeniami i kojarzą psy z ludźmi, którzy w przeszłości polowali na niedźwiedzie. Co ciekawe, niedźwiedzie postrzegają psy jako potencjalne zagrożenie i są naturalnie ostrożne i nieufne w ich pobliżu. Naukowcy odkryli nawet, że psy mogą wywołać u niedźwiedzi zachowania obronne, a nawet jeśli psy szarżują na niedźwiedzie, te nie podejmują działań odwetowych. Niektórzy ludzie używają psów do odstraszenia niedźwiedzi i uniemożliwiania im zbliżania się do ludzkich obozowisk. Krótko mówiąc, choć niedźwiedzie są potężnymi drapieżnikami, mają również naturalne tendencje do unikania niebezpieczeństw i zagrożeń, co prowadzi do unikania bliskich spotkań z psami. Dlatego nie jest zaskakujące, że pies Kangal na tym filmie jest w stanie przegonić niedźwiedzia. W historii istniała nawet specjalna rasa psów wykorzystywana do polowań na niedźwiedzie – karelski pies na niedźwiedzie. Został on specjalnie wyhodowany do polowań i konfrontacji z dużymi, agresywnymi zwierzętami, takimi jak rysie, dziki, wilki, a nawet łosie. Psy te mają zdolność do osaczania ofiary poprzez szczekanie podczas biegania tam i z powrotem lub wokół zwierzęcia, pozwalając swojemu przewodnikowi na zabicie zwierzęcia. Ale niezależnie od tego, czy jest to pies Kangal chroniący swojego właściciela, czy zwykły pies chroniący swojego człowieka, wynik jest taki sam. Niedźwiedź ucieka. Numer 8. W tym kolejnym filmie niedźwiedź szuka posiłku, a kiedy wspina się do zagrody dla świń, zostaje natychmiast przegoniony. Świnia jest nieustraszona w swoim ataku na niedźwiedzia i wydaje się nie odczuwać strachu. Gdy do ataku włącza się druga świnia, niedźwiedź musiał się wycofać, zanim został poważnie ranny. Na wolności świnie muszą walczyć z różnymi drapieżnikami. Nawet w niewoli mogą one napotkać drapieżniki, gdy znajdują się w pobliżu swoich naturalnych siedlisk. Zwróć też uwagę, jak sprytne są świnie atakując niedźwiedzia, a następnie dając sobie wystarczająco dużo miejsca na odwrót. Ich podstawowym mechanizmem obronnym jest niesamowita szybkość, na której polegają, aby uciec przed niebezpieczeństwem. Ponadto świnie mają kły i grubą skórę, która jest trudna do przebicia przez drapieżniki. Świnie mają również doskonały słuch i węch, które mogą wykorzystać do uniknięcia i wykrycia drapieżników. Oprócz atrybutów fizycznych, świnie są również bardzo inteligentnymi zwierzętami, zajmując czwarte miejsce na świecie pod względem inteligencji. Są znane ze swojej zdolności do przechytrzania drapieżników i mogą szybko uczyć się nowych umiejętności, rywalizując nawet ze zdolnością uczenia się szympansów. Dlatego nie jest zaskakujące, że są w stanie przegonić dużego niedźwiedzia, ale nadal jest to dość niezwykłe. Nie sądzisz? Numer 7. W tym filmie widzimy dwa dorosłe tygrysy bengalskie, próbujące zaatakować azjatyckiego niedźwiedzia czarnego. Azjatyckie niedźwiedzie czarne są znane ze swojego odważnego charakteru i nie boją się stawić czoła niebezpiecznym sytuacjom. Ale ten niedźwiedź z pewnością zasługuje na medal za walkę z dwoma dużymi tygrysami. Jednak tygrysy wydają się mieć przewagę w tego rodzaju sytuacjach ze względu na ich ostre pazury, długie zęby i szybki refleks. Tygrysy są dobrze przygotowane do polowania z zasadzki i mogą niespodziewanie złapać i zabić swoją ofiarę, zanim ta zorientuje się, co się dzieje. W tym innym filmie niedźwiedź również wydaje się mieć kłopoty w starciu z tygrysem. Pokazuje to, jak silny jest tygrys, ponieważ walka trwała ponad 15 minut. Dlaczego tak się stało? Ponieważ niedźwiedź chciał chronić swoje młode. Dowodzi to, że bez względu na to, jak duży lub mały jesteś, nigdy nie lekceważ siły matki, która chroni swoje młode. Nie możemy jednak zapomnieć, że tygrysy są znane ze swoich imponujących strategii obrony i ataku. Tygrysy często celują w oczy przeciwnika, aby go oślepić i zyskać przewagę w walce. Co więcej, tygrysy są w stanie wykorzystać swoją przewagę siły i zwinności, aby przechytrzyć swoich wrogów i uniknąć wpadnięcia w zasadzkę. Numer 6. Kiedy niedźwiedź polował na wilcze szczenięta, napotkał stado wilków, które go przechytrzyły. Chociaż niedźwiedzie są głównie roślinożercami, mogą również polować na mniejsze zwierzęta, a nawet zjadać wilcze szczenięta, gdy brakuje pożywienia. Ta konkretna wataha wilków jest prowadzona przez samca o imieniu Storm, który mieszka w północnym regionie Kanady i poluje na gigantyczne stada żubrów. Chociaż niedźwiedź próbował zbliżyć się do wilczych szczeniąt, wilki były w stanie zwabić niedźwiedzia z dala od tego obszaru. Wilki mają znaczną inteligencję, są towarzyskie i żyją w złożonych strukturach społecznych, w których komunikacja i współpraca są ważne dla przetrwania.
Na przykład wilki strategicznie pokonały niedźwiedzia. Stado działało jak jedna jednostka, chroniąc swoje młode i unikając bezpośredniej konfrontacji. Ale wierzcie lub nie, dla wielu może być zaskoczeniem, że wilki zjadają również niedźwiedzie. Wilki i niedźwiedzie często zamieszkują te same środowiska i od czasu do czasu ich drogi się krzyżują. Pomimo świadomości siły i umiejętności łowieckich wilków, niedźwiedzie zwykle unikają niebezpiecznych drapieżników. W większości przypadków walki obronne wybuchają między tymi dwoma gatunkami z powodu sporów terytorialnych. W rzadkich przypadkach niedźwiedź może rzucić się w pościg, ale większa szybkość i wytrzymałość wilków pozwala im uniknąć niebezpieczeństwa. Jeśli jednak wilk byłby sam, lepiej byłoby uciec, ponieważ w pojedynkę ma niewielkie szanse. Numer 5. Można by pomyśleć, że walka między dwoma niedźwiedziami będzie wyrównana, ale nie zawsze tak jest. Zarówno niedźwiedzie grizzly, jak i niedźwiedzie polarne są potężnymi drapieżnikami, a wynik może zależeć od różnych czynników, takich jak ich środowisko i sytuacja, w której się znajdują. Jednak wielu ekspertów zgadza się, że niedźwiedzie grizzly mają przewagę nad niedźwiedziami polarnymi. W tym filmie widzimy na to dowód, gdy niedźwiedź grizzly przegania niedźwiedzia polarnego z jego ofiary. Porównując niedźwiedzie polarne i niedźwiedzie grizzly, należy zauważyć, że rozmiar i siła odgrywają kluczową rolę w określeniu, kto zwycięży w walce. Podczas gdy niedźwiedzie polarne są generalnie większe i mają mocniejsze nogi i ostre zęby, niedźwiedzie grizzly są znane ze swojego silnego i agresywnego zachowania. W lodowatych warunkach agresywna natura niedźwiedzia grizzly może dać mu przewagę nad niedźwiedziem polarnym. Jeśli jednak w grę wchodzi woda, umiejętności pływackie niedźwiedzia polarnego dają mu wyjątkową przewagę. Ale w tym filmie tak nie jest, a niedźwiedź polarny wydaje się nawet bać agresywnego niedźwiedzia grizzly. Oba drapieżniki mają niezwykłą siłę i potężne pazury, ale niedźwiedzie grizzly mają przewagę ze względu na swoją siłę, pazury i śmiercionośne kły. Co więcej, niedźwiedzie grizzly okazały się twardymi rywalami ze względu na swoją bezwzględną naturę podczas polowania i obrony. Ogólnie rzecz biorąc, to wytrzymałość i wyjątkowe umiejętności walki niedźwiedzia grizzly ostatecznie prowadzą do jego zwycięstwa w walce między tymi dwoma potężnymi drapieżnikami. Numer 4. Widzę, że myślisz. W końcu niedźwiedź wybiera do walki kogoś swojego rozmiaru. Niewiele jest jednak przypadków, w których niedźwiedzie uciekają tak, jak widzimy to tutaj. Wygląda na to, że niedźwiedź wie, że popełnił poważny błąd, wybierając niewłaściwego przeciwnika. Żubry to czołgi, to pierwsza rzecz, którą musisz wiedzieć. I one same wiedzą o tym aż za dobrze. Żubry są znane ze swojej siły ze względu na duże rozmiary i muskularną budowę. Ważąc nawet tonę, żubry mogą biegać z prędkością do 35 km na godzinę, a także skakać całkiem wysoko. Ponadto mają potężne nogi i kopyta, które umożliwiają im bieganie przez rzeki, przeskakiwanie przez wysokie ogrodzenia i pokonywanie przeszkód na swojej drodze. Żubry mają również grube skóry i wytrzymałe futro, które chroni je przed drapieżnikami, a ich ogromne rogi mogą być używane do samoobrony. Ten niedźwiedź szybko zdał sobie sprawę, że nie może się równać z większym żubrem i postanowił uciec. Zarówno żubry, jak i niedźwiedzie są dużymi i potężnymi zwierzętami, ale różnią się cechami fizycznymi. Typowy dorosły samiec żubra może ważyć do 900 kg i mieć 1,80 m długości. W przeciwieństwie do niedźwiedzi grizzly, które należą do największych gatunków niedźwiedzi, żubry są znacznie większe i cięższe. Numer 3. Jest mało prawdopodobne, aby niedźwiedź i aligator spotkali się na wolności, ponieważ zamieszkują różne środowiska. Jednak w tym filmie niedźwiedź natknął się na aligatora i zaskakująco postanowił uciec. W południowo-wschodnich bagnach i przybrzeżnych lasach Ameryki Północnej niedźwiedź czarny jest potężnym drapieżnikiem. Wyposażone w ostre pazury i potężne ugryzienia, czarne niedźwiedzie nie mają problemu z pokonaniem większości przeciwników, w tym innych drapieżników. Ich gęste mięśnie i twarda skóra zapewniają dodatkową ochronę przed obrażeniami. Aligator amerykański może jednak stanowić poważne zagrożenie dla niedźwiedzi czarnych. Siła ich szczęg jest trzykrotnie większa niż siła szczęg niedźwiedzia, więc gdyby aligator złapał niedźwiedzia, byłoby po zabawie. Ciało aligatora pokryte jest twardymi i wytrzymałymi łuskami, które uniemożliwiają niedźwiedziowi przebicie się przez nie. Chociaż niedźwiedzie czarne są zwinne i inteligentne, nie mogą się równać z ogromną siłą i szczękami aligatora. Niedźwiedź czarny może być w stanie biec szybciej niż aligator, ale zbliżenie się do niego na tyle, by zadać obrażenia,
jest prawie niemożliwe. Jeśli walka odbywa się w wodzie, aligator ma jeszcze większą przewagę. Jak już się nauczyliśmy, niedźwiedź wycofuje się, jeśli nawet dostrzeże zagrożenie. Dokładnie to zrobił aligator, ponieważ jednym prostym atakiem niedźwiedź się wycofał. Numer 2. Walka między niedźwiedziem a łosiem może mieć miejsce na obszarach, na których występują oba zwierzęta. Niedźwiedź może postrzegać łosia jako ofiarę, ale łoś zawsze będzie próbował się bronić. Jeśli niedźwiedź zaatakuje łosia, ten może próbować uciekać, biegając lub pływając, jeśli w pobliżu znajduje się woda. Jeśli łoś nie może uciec, może próbować uderzyć niedźwiedzia kopytami i porożem. W tym filmie wydarzyło się coś innego, ponieważ łoś zdołał przegonić niedźwiedzia, gdy ten zbliżył się zbyt blisko. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak masywne i agresywne mogą być łosie. Wystarczy spojrzeć na pełną prędkość łosia, gdy szarżuje w kierunku niedźwiedzia. To z pewnością wystraszyłoby niedźwiedzia. Porównując je, łosie i niedźwiedzie są dużymi i potężnymi zwierzętami, ale różnią się cechami fizycznymi. Dorosły samiec łosia może ważyć do 680 kg i mierzyć 2 metry wysokości. Ponadto ich poroże może mieć ponad 1,80 m szerokości. Jednak pod względem siły i wytrzymałości, łosie i niedźwiedzie są sobie równe, więc często sprowadza się do tego, kto wykaże się największą agresją, wygrywa. Numer 1. Kiedy dwa niedźwiedzie spotykają się i decydują się na walkę, zwykle dzieje się tak z powodów terytorialnych lub godowych. Walka często rozpoczyna się od pokazu siły, w którym niedźwiedzie stają na tylnych łapach i zderzają się ze sobą. Następnie następują udawane i prawdziwe ataki, podczas których niedźwiedzie gryzą się, drapią i uderzają pazurami. Walka może być bardzo brutalna i trwać godzinami. Zazwyczaj przegrany niedźwiedź ostatecznie ucieka lub poddaje się zwycięskiemu niedźwiedziowi. To, co początkowo zrobiły te dwa niedźwiedzie na filmie, to zachowanie znane jako mierzenie szczękami, które często występuje w spotkaniach z niedźwiedziami. Polega to na tym, że stoją na tylnych łapach, aby zmierzyć rozmiar szczęki przeciwnika i określić, który niedźwiedź jest dominujący. Sposób, w jaki się przepychają i stają naprzeciw siebie, jest dość niesamowity. Na tym filmie mały niedźwiedź zaczyna agresywnie w stosunku do większego niedźwiedzia, ale szybko zdaje sobie sprawę ze swojego błędu, gdy większy niedźwiedź rzuca się na niego. Niedźwiedzie grizzly często wykorzystują swój rozmiar na swoją korzyść, odpychając przeciwników, aby stworzyć dystans. Widok tych dwóch niedźwiedzi brunatnych walczących ze sobą jest niesamowity. Nie sądzisz? Czy kiedykolwiek spotkaliście niedźwiedzia na wolności? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.